gigantycznym garażu, w którym znajdują się piękne samochody. Ja, udało mi się tu dotrzeć. Byłem pełen wątpliwości z tego powodu, że ostatni raz widziałem tutaj film stąd, dokładnie rok temu. Zobaczcie, ile samochodów. Pewnie większość z was będzie wiedziała, co to za modele. Jest mega zimno. Zobaczcie. Ale dużo aut. Ten ma nawet silnik. Magazyn, w którym się znajduje, był użytkowany do lat 90. Właściciel zostawił wiele pięknych samochodów, takich jak Ford Capri czy Fiat 850. Jest też wiele ciężarówek. Większość samochodów znajduje się na piętrze, jednak kilka można znaleźć w piwnicy, która jest obecnie niedostępna. W wyniku pożaru w jednym z pomieszczeń biurowych firma ubezpieczeniowa dowiedziała się, że część zezwoleń kolekcjonerskich nie była w porządku, co skutkowało niewypłaceniem ubezpieczenia. Właściciel wpadł w ogromne długi, a jego dom oraz inne kosztowności zostały sprzedane przez wierzycieli. Jednak jego kolekcja została całkowicie zapomniana i nadal znajduje się w budynku. Docieram tu po upływie 23 lat od sprzedaży przez wierzycieli. I pokażę wam, co zostało w garażu. Zapraszam na film. Staram się wszystkie wam pokazać i liczę na wasze komentarze. Co to za fury? Kolejny. Kilka ciężarówek, ale jednak więcej jest tutaj osobowych aut. Nawet traktor jest. Części z samochodów walają się wszędzie. Ale zobaczcie, jakie giganty. Tutaj kolejna ciężarówka. Tutaj silnik już wyjęty. Zobaczcie, ile tych samochodów jest. Szkoda, że jest tak ciemno. Niestety dotarłem tutaj już zbyt późno. Wszędzie są okna, także byłoby naprawdę fajnie widać. Ale niestety za późno się wybrałem na eksplorację. A co to? Ciężko mi powiedzieć.
Kurde, strasznie mi ręce zmarzły. Minus 6 jest teraz aktualnie w Belgii. Szkoda, że auta już tak rozszabrowane. Widać, że skakano po nich. Wybito wszystkie szyby. Szkoda, bardzo szkoda. Garaż jest rozkradany, wszystkie szyby zostały powybijane, auta zostały zniszczone. Nie wiem, dlaczego ludzie to robią, czy to z nudów, czy ze złości, ale bardzo szkoda, bo auta były naprawdę w świetnym stanie, niemalże idealnym. Niestety niewiele z nich zostało. Nie mogę wam zbyt wiele pokazać. Jest mi z tego powodu przykro, bo liczyłem, że te auta będą naprawdę w dobrym stanie. Przejdziemy się jeszcze chwilkę tutaj. Pokażę wam te najlepsze egzemplarze. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze przy tym bawić. I nie zapominajcie w komentarzach napisać mi, co to są za modele. Ja niestety nie znam się na tyle na samochodach, żeby opisać je. Na pewno są to jakieś amerykańskie auta pościągane, zimportowane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten ma kremową skórę w środku. Zobaczcie. Jestem przekonany, że te siedzenia są naprawdę miękkie i wygodne. Tutaj kolejna kanapa w samochodzie. Są tam jakieś papiery, ale ciężko mi powiedzieć, co tam jest dokładnie. Do którego jeszcze możemy zajrzeć? Może to Pontiac? Ciężko mi powiedzieć. Ten ma jeszcze w miarę normalne wnętrze. Siedzenia nie zostały pocięte. Tutaj czarna skórka. Radio rozmontowane. Magazynach można znaleźć dużo części. Zobaczcie, kawałki silników, a niektóre w całości. Ale silniki duże. Wyobraźcie, że one kiedyś działały normalnie. A co tutaj było? Ciężko mi
powiedzieć. Kolejny silnik. O kurde, jakaś rozdzielnia. Chyba tak. Instalacja na wierzchu, czyli tutaj również wybuchł pożar. Albo ktoś celowo to podpalił. Ciężko mi powiedzieć. Śnieg dostał się do środka. A co tutaj? Opony. Kolejny magazyn z częściami. Ale ile tego tutaj jest? Linki stalowe. Tłumiki. Dobra, powoli będziemy wychodzić stąd. I tak już zdradziłem swoją pozycję. Nocne eksploracje mają to do tego, że najlepiej nie używać latarki, ale niestety się nie da. Teraz muszę znaleźć wyjście, bo troszeczkę się pogubiłem. Aha, tu były samochody, czyli wyjście jest tu. Tu było chyba biuro. Tak jest. Całą papierologię przechowywano najprawdopodobniej tutaj. Dobra. Wychodzimy. Nie będzie łatwo. Sami zobaczycie. Chyba, że da się tędy przejść. Nie za bardzo. Dobra. Idziemy tędy. Kilkanaście centymetrów śniegu. To są uroki zimy. Ale wygląda tutaj bardzo ładnie. Na chwilę zgaszę latarkę. Dobra. Muszę dostać się do samochodu teraz. Drodzy, żegnam się już z wami. Do zobaczenia na następnej eksploracji.